Cienie przyszłości, wielki wybuch. Otóż jeszcze nie było nic na temat ewolucji, na temat powstania. I tak sobie pomyślałem, że wypadałoby co nieco powiedzieć. Jednak nie spodziewajcie się, że będę dowodził dzisiaj słuszności jakiejś teorii. Nie chciałbym tego zrobić, ponieważ jak jest napisane w Hebrajczyków 11:3 mówi jasno, to przez wiarę poznajemy, że świat został ukształtowany Słowem Bożym, a nie przez nie powstał ze świata zjawisk. Także nie będę tego przedstawiał, nie będę przedstawiał dzisiaj żadnych dowodów na słuszność Biblii w tej sprawie. Za to przedstawię wam pewne dowody, na które powołuje się świat nauki, kiedy mówi o teorii Wielkiego Wybuchu. I teraz, dlaczego miałbym to zrobić? Otóż chciałbym zostawić interpretację dla was. Niech każdy sam stwierdzi, na ile to się trzyma kupy i na ile jest to sensowne. Ze swojej strony powiem, że wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, abyśmy zapamiętali ten Hebrajczyków 11:3, ponieważ skoro to przez wiarę poznajemy tą jedną stronę, to a nuż przez wiarę poznajemy tą drugą stronę. To, co wam pokażę dzisiaj i to, co ja wierzę, to, że potrzeba trochę wiary, żeby przyjąć na przykład teorię Wielkiego Wybuchu i w ten sposób powstanie świata. Aczkolwiek postaram się też nie dyskredytować, bo no cóż, sami chyba stwierdzicie dlaczego. Dobra, zaczynajmy więc. Tak, tutaj mamy tutaj Wikipedię, która nam posłuży jako główne źródło informacji. Niektórzy narzekają na Wikipedię, niektórzy nie narzekają. No nie wiem, ja nie mam lepszego źródła, będąc po prostu zwykłym, szarym człowiekiem żyjącym na tej planecie. Jeżeli są tu błędy, no co zrobić? Bez przesady. Pewne... I tak przedstawiam i tak ogólne koncepcje. Nie będę przedstawiał nie wiadomo jak szczegółowych faktów dotyczących Wielkiego Wybuchu. No to też nie o to chodzi. Na pewno nie w cieniach przyszłości. Tylko chciałbym tak nakreślić wam ogólnie koncepcje. Jakie są dowody na Wielki Wybuch? Otóż jest to pewien model, jak tutaj Wikipedia nam podpowiada. Jest to model ewolucji wszechświata i uznawany za najbardziej prawdopodobny. No tak, jeżeli wyeliminujemy jakieś inne fakty, no to jest on najbardziej prawdopodobny. Ale o tym zaraz. Warto może powiedzieć o tym, co jest najbardziej... Znaczy, na czym on polega? Otóż teoria Wielkiego Wybuchu zakłada, że kiedyś cała materia w całym wszechświecie była skupiona w jednym punkcie. Oczywiście nie mogła być w postaci materii, no bo zakaz Pauliego nam nie pozwala na taki stan rzeczy, materii czy światła. Nie wiem, jakoś była tam skupiona w postaci energii, czystej energii. Znajdowała się w jednym punkcie, po czym wybuchła. No dobra, co było poza tym miejscem, tym gdzie były skupione, to już za bardzo teoria nie mówi. Chociaż tutaj się mówi, że również czasoprzestrzeń była skupiona w tym jednym punkcie. Czyli poza tym, no nie wiem, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jest to jakaś teoria, jest to jakiś model, w który się powszechnie wierzy. Także tak to mniej więcej wygląda. Jak to nam Wikipedia podpowiada, mamy tutaj parę dowodów i tutaj o nich czytamy. Ble, ble, ble. Okej. Okay. Przejdźmy może do pierwszego. Otóż zaczęło się wszystko od Einsteina. Einstein napisał równanie pola grawitacyjnego. I ono mu się nie zgadzało. Napisał je tak, jak rozumiał, tak jak inteligentnie do tego podchodził, że to powinno, tak powinno to wyglądać, tak jak obserwował, ale jedna rzecz mu się nie zgadzała. Otóż musiał dorzucić pewną stałą. I tutaj jest ta stała. O, nie mogę jej zaznaczyć. No tutaj jest ta stała. Która to jest, później została nazwana stałą kosmologiczną. A o tym zaraz. Otóż musiał ją dorzucić, ponieważ inaczej równanie się nie dało rozwiązać. Znaczy dało się rozwiązać, ale nie było prawidłowe z doświadczeniem.
Dlaczego? Otóż dlatego, że w czasach Einsteina wierzono, że wszechświat jest statyczny, to znaczy nie porusza się, nie rozszerza się, ani też nie maleje, jest statyczny. Dlatego właśnie on tak napisał to równanie. Następnie po nim był Aleksandrowicz Friedman. O, Friedman, rosyjski naukowiec, rozwiązał to równanie, ale zakładając, znaczy znalazł rozwiązanie, zakładając, że wszechświat jest dynamiczny, że albo się rozszerza, albo maleje. I wtedy będzie wszystko wychodzić. Po jakimś czasie właśnie tą stałą, którą założył Einstein, nazwano stałą kosmologiczną, która nas po prostu informuje o tym rozszerzaniu. Okej, niedługo później amerykański naukowiec Hubble odkrył swoim teleskopem, że no właśnie bardzo ciekawe zjawisko, które no jest naprawdę jednym z największych zjawisk obserwacji, jaką zaobserwowano w astronomii w ubiegłym wieku. Otóż, stuleciu, otóż zaobserwował, że mamy coś takiego jak przesunięcie ku czerwieni w planetach, znaczy większe przesunięcie ku czerwieni w planetach dalej oddalonych. No dobra, ale chwilka, zanim tutaj zaczniecie rozpaczać, że mówię po chińsku, spróbuję to wyjaśnić. O co chodzi? Otóż każda jedna cząstka, każdy jeden materia może ma pewne widmo promieniowania. To znaczy przepuszczamy przez nią promieniowanie i patrzymy, jakby się nakreśli. Jak właśnie wypada ten stosunek tutaj, co wam właśnie zaznaczam, nie? Jak on wypada? Jak on się znaczy nie, sorry, to jest stała Z. Jakie kreski, gdzie będzie jakby, w których miejscach, na tym widzicie, na tym obrazku, w których miejscach tak jakby ten promień światła nie przeszedł. No nie? Mniej więcej tak to wygląda. Na tym to polega. Na tym polega po prostu widmo. I teraz, co jest ciekawe, obserwujemy przesunięcie ku czerwieni. No dobra, ale o co chodzi? Trzeba zacząć od efektu Dopplera. Otóż efektem Dopplera nazywamy efekt, wyobraźcie sobie falę, tak jak tutaj widzicie falę, nie? Jest fala. Teraz wyobraźcie sobie, że obiekt, który produkuje tą falę, w tym wypadku tu na obrazku jest Słońce narysowane, oddala się. To co się stanie z tą falą? Zwróćcie uwagę, że ta fala się wydłuży. A skoro mamy dłuższą falę, mamy mniejszą częstotliwość, a więc, albo w przypadku dźwięku jest to niższy głos, niższy dźwięk, a w przypadku światła jest to bardziej czerwony kolor. Jeżeli natomiast byśmy wzięli to słońce i zaczęli je przybliżać w stronę obserwatora, patrzcie, co się dzieje z falą. Fala się skraca. Fala jest krótsza, a więc częstotliwość jest większa, a więc mamy bardziej fioletowy kolor, a na przykład dźwięk jest wyższy, nie? I to możemy zaobserwować stojąc sobie na autostradzie albo stojąc sobie przy drodze i słuchając samochody. I mamy na początku taki, nie wiem, spróbuję zasymulować. Widzicie, jest niski głos, niski, nie? Najpierw, a jak samochód cię minie, jest wysoki. Właśnie dokładnie to jest efekt Dopplera. Gdy się samochód zbliża do ciebie, odwrotnie. Gdy się zbliża do ciebie, fala jest wyższa, jest wysoki, a jak się oddala, jest niższa. Na tym to polega. I co ciekawe, Hubble zaobserwował, że właśnie elementy, które są dalej od nas, w ogóle zauważył, że wszystko się od nas oddala. Chyba prawie wszystko się od nas oddala. Wszystkie galaktyki się od nas oddalają. Zauważył coś takiego, no co było niesamowitym odkryciem. Pierwsze, co pomyślał, to efekt Dopplera. Prosta sprawa. Efekt Dopplera, wszystko się oddala. Skoro przesunięcia są ku czerwieni, widzicie, o co mi teraz chodzi z tą ku czerwienią? To znaczy, że fala się wydłuża względem tego, co powinno być. Bo mniej więcej skład tych gwiazd znamy, ale widzimy, że jest wszystko ok. Widmo jest takie samo, ale przesunięte.
co nam ku czerwieni, to znaczy fala jest dłuższa, to znaczy ten obiekt się oddala od nas. Obserwujemy we wszechświecie, że wszystko się od nas oddala. To zaobserwował Hubble. I wszystko byłoby ok. Wszystko było. Aha, no, za czasów Hubble'a uważano, tu jest właśnie stosunek odległości do prędkości, że im, no, uważano, że to nie gra roli, że ta prędkość jest taka sama. Ale co Hubble zauważył? Nie, Hubble zakładał, że jest jakaś zależność. Obecnie zakłada się, że ta zależność jest bardzo liniowa. Widzicie, jak się ładnie pokrywa na tym wykresie? Jest on spreparowany. O, że szok. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ale widzicie, jest tutaj ładnie pokazane, że im jest obiekt dalej, tym jego prędkość, nawet prędkość, jest większa. To znaczy, przesunięcie ku czerwieni jest większe. Dobra. Dzisiaj będzie taki odcinek, niestety, sorry. Ale trochę trzeba, myślę, o tym też powiedzieć. Myślę, że warto. No dobra. Skoro tak, zakładamy, że wszystko się od nas oddala. Zakładamy, no. Ja tak do końca nie zakładam, aczkolwiek tutaj nauka zakłada, że wszystko się od nas oddala i to w ten sposób, że im jest coś dalej, tym się oddala szybciej. I dlatego oni sobie pomyśleli, dlatego teoria wielkiego wybuchu tu pasuje, że jeżeli byśmy wszystko zbliżyli do jednego punktu, jeżeli obserwujemy teraz, że wszystko się oddala i im jest dalej, tym szybciej się oddala, to możemy założyć, że tak było cały czas. Że tak wiecznie tak było, aż doszlibyśmy do po prostu tej małego punktu, w którym byłaby skupiona cała energia. Okej. Także to jest to, co obserwujemy. Znaczy, właściwie to nie jest. Ten obrazek wcale nie jest to, co obserwujemy. Zaraz wam pokażę, co jest tym, co obserwujemy. Aczkolwiek mniej więcej można by przypuszczać, że tak jest. Na tym się opiera teoria wielkiego wybuchu, że taką obserwację mamy, czyli mamy zależność liniową. Tak, i tutaj jest napisana ta zależność, czyli prędkość równa się odległość razy co przesunięcie możliwe. Dobra. I teraz jest ciekawa rzecz. Patrząc na to, można by przypuszczać, ok, wszystko się od nas oddala. No dobra, no to czyli gdzieś tu w Drodze Mlecznej znajduje się środek wszechświata. No, na chłopski rozum można by tak powiedzieć. I teraz to jest bardzo ciekawe, że dowody właśnie na to wskazują. Dowody mówią właśnie o tym. Ciekawym jest, że jest pewna zasada, postulat. Ja wam go przeczytam. Jest aż niesamowity. Postulat mówiący, że wszechświat jest wszechświat dla dowolnie położonego obserwatora wygląda podobnie, a uśrednione parametry go charakteryzujące są wszędzie takie same. Konsekwencją zasady kosmologicznej jest m.in. jednorodność i izotropowość w dużych skalach przestrzennych. Postulat ten ma przesłanki filozoficzne, czyli że żadne miejsce we wszechświecie nie powinno być wyróżnione, co wynika z zasady kopernikańskiej, a także obserwacyjne. No, obserwacje dotyczą zarówno izotopowości kosmicznego promieniowania tła, jak również rozkładu galaktyk w skali setek megaparseków. Okej, o promieniowaniu tła jeszcze trochę powiemy, o rozkładzie galaktyk może też troszkę. Czyli jest to pewna zasada, musieli ją uznać, bo inaczej by wyszło, że wszystko się kręci wokół nas i ludzie się trochę po Koperniku, po czasach przedkopernikańskich, boją tego stwierdzenia, że wszystko się tutaj, że jesteśmy jakby centrum wszechświata. Byliśmy już wcześniej, Kopernik udowodnił, że jednak nie, no i także teraz się wszyscy jakby tego boją. No i słusznie, no nie powinniśmy przesadzać, no bo tutaj Okej, trzeba zawsze na takie uczyć się na błędach, więc na pewno trzeba uważać na pewne sprawy. Jednak w tym wypadku zwróćcie uwagę, że na to wskazują dowody, jak dotąd. Ja wam pokażę jeszcze kolejne, znaczy, które tutaj mówią troszkę nieco inaczej. Dobra. Otóż mikrofalowe promieniowania tła. Jest to
promieniowanie, to jest to kolejny jakby dowód, nie? Który mają, który jakby udowadnia nam promieniowanie, udowadnia nam wielki wybuch, teorię wielkiego wybuchu. I to jest rodzaj promieniowania, które jest bardzo słabe. Jest bardzo słabe i ono polega na promieniowaniu po prostu co energii. Jakaś tam energia obserwujemy. I właściwie polega ono mniej więcej, polega to mniej więcej na tym, że obserwujemy, że to promieniowanie rozchodzi się w każdym punkcie świata w jakimś dowolnym kierunku, czyli we wszystkich kierunkach, tak jakby, nie? I tu mamy mniej więcej wykresy, jak to wygląda, tu mamy obrazki. I teraz uważa się to za echo wielkiego wybuchu, ponieważ wszystko się rozszerza według tego promieniowania. Znaczy to promieniowanie po prostu jest promieniowaniem, które rozchodzi się w różnych kierunkach. I tutaj twardo twierdzą, promieniowanie to jest pozostałością po wczesnych etapach ewolucji wszechświata i okresie rekombinacji elektronów i protonów. Co ciekawe, na wczesny etap ewolucji wszechświata, na tak zwaną inflację, nie ma żadnych dowodów. Jest to teoria wymyślona po to, żeby to udowodnić. Możecie sobie więcej poczytać na ten temat. Mówi parę tutaj źródeł. Także na ten wczesny etap ewolucji wszechświata, no słuchajcie, no skąd wiemy, że tak jest? Prawdę mówiąc, nie mamy żadnych, absolutnie żadnych dowodów, że było w ten sposób. Powiem inaczej. Dlatego się zakłada, że były właśnie te w ten sposób, aby udowodnić mikrofalowe promieniowanie tła. Jednak jest trochę, są również inne dowody na to zjawisko. Są inne może interpretacje tego zjawiska. Otóż inflacja polega na tym, że w początkowych fazach rozwoju wszechświata był bardzo szybki, bardzo szybko się wszechświat rozszerzał w tamtym momencie. Wyjątkowo, niesamowicie szybko. I następnie nastąpiła rekombinacja elektronów i protonów. I co ciekawe, tak, o, zostawmy może temat. Kolejnym jakby argumentem mówiącym za... czyli podsumowując. Mamy zasadę kosmologiczną. Mamy efekt Dopplera zaobserwowany przez Hubble'a, mówiący o rozszerzaniu się Wszechświata. Na dobrą sprawę, Hubble zaobserwował to, że Wszechświat się rozszerza, a nie, że był wielki wybuch. Zapamiętajmy, to jest bardzo istotne. On zauważył, że wszystko się od nas oddala. Dalej, również równanie Einsteina, gdy uznalibyśmy, że Wszechświat się nie rozszerza, jest po prostu niezgodne. Friedman udowodnił, rozwiązując to równanie, że Wszechświat się musi rozszerzać. Czyli mamy znowu same dowody na to, że Wszechświat nie jest statyczny, a się rozszerza. Okej. Okay. Promieniowanie tła wam po prostu mówi, że jest jakieś promieniowanie. Jest jakieś promieniowanie, które się rozchodzi w różnych kierunkach i są przesłanki, że może to było z uwagi na wielki wybuch, z uwagi na ewolucję wszechświata. I zakłada się po to pewne założenia, że musiało to być tak, musiał ten wszechświat tak wybuchnąć, nie? Nie mamy na to jakby, nie możemy tego powtórzyć oczywiście w laboratorium, więc tutaj byłbym ostrożny przy przyjmowaniu tego jako fakty, nie? Dlatego tutaj, jak Wikipedia mówi, promieniowanie to jest pozostałością po wczesnych etapach ewolucji wszechświata i okresie rekombinacji. No to jest takie trochę powiedzenie, no tak było i koniec, jesteśmy tego pewni. No, tak, prawda jest taka, że nie macie pojęcia. Dobrze, przejdźmy dalej. Jest to pewna teoria, okej. Kolejną rzeczą, jaka byłaby, jaka jest jakby dowodem, na który jest stosowany przy dowodzeniu wielkiego wybuchu, teorii wielkiego wybuchu, modelu wielkiego wybuchu, jest skład wszechświata. Otóż, gdy energię zamienimy na
masę ze wzoru R równa się mc kwadrat, wiemy ile masy nam powstanie z energii, to najczęściej będzie to 75% wodoru i 25% helu, tak? Także spodziewalibyśmy się, że taki będzie skład wszechświata. Jeżeli wszystko powstało z energii, bezpośrednio, tak samoczynnie, to taki będzie skład wszechświata. I no tutaj podobno te doświadczenia, że tak będzie, podobno zawsze tak wykazywały. Nie sprawdziłem tego, nie sprawdziłem alternatywnych różnych podejść, czy może komuś tak nie wyszło gdzieś w laboratorium, także nie wiem. Podobno tak właśnie to wychodzi, gdy z energii przechodzimy na masę. Nie wiem, na jakiej zasadzie w ogóle jest to sprawdzane, no ale powiedzmy. I no tak, ponieważ byśmy potrzebowali bardzo dużo energii, żeby chociażby bardzo małą masę stworzyć. Wzór jest E równa się mc, gdzie c jest prędkością światła, do kwadratu. Także olbrzymia ilość energii, ale nie wiem, nie sprawdzałem. W każdym razie, co ciekawe, obserwujemy, że wszechświat ma właśnie taki skład, nie? Tak. Okej. Jakie mamy z tym problemy? Aha, no i oczywiście to jest dowód niby, nie? Że taki mamy akurat skład. To jest dowód na to, że rzeczywiście z energii to powstało i tyle, no. Nie widzę tego w dowodów, że kiedyś wszechświat był w jednym punkcie energii o bardzo wysokiej temperaturze. Nie wiem, sami musicie stwierdzić. To jest odcinek, który ma wam dać do myślenia, czy te argumenty się trzymają kupy, czy nie. Dobra. Teraz chciałbym przejść do głównego argumentu na to rozszerzanie się. Otóż wrócimy do Hubble'a. Do tej krzywej, o której wam mówiłem, o tej prostej, o której wam mówiłem, że nie jest do końca w porządku. Otóż na tej prostej są usunięte pewne bardzo istotne elementy, bardzo istotne obiekty niebieskie, którymi są kwazary. Kwazary są to zwykłe galaktyki, tylko że no, może i nie są. Ja wam przeczytam może definicję z Wikipedii, jak tu leci. O, to jest istotne. O, dosłownie, obiekt gwiazdopodobny emitujący fale radiowe. To jest dosłowne tłumaczenie tego słowa. Zawarte źródło ciągłego promieniowania elektromagnetycznego o ogromnej mocy, pozornie przypominające gwiazdę. W rzeczywistości jest to rodzaj aktywnej galaktyki. Okej. Okay. Pewnie wam dużo nie mówi. To spróbuję to jakoś omówić. Otóż kwazary mają bardzo duże przesunięcie w stronę czerwieni. Co by to znaczyło? To znaczy, że są bardzo daleko. To znaczy, że ich prędkość jest olbrzymia. Czyli są bardzo daleko, nie? No dobra. No dobra, okej, okay. Skoro są tak daleko, to powinny być... A, w ogóle, jak Hubble wiedział, zauważył tą zależność, że jeżeli jest coś daleko, to jego przesunięcie jest większe. Otóż on widział, że jeżeli obiekt jest słaby, słabo promieniuje, mało widoczny, już prawie go nie widać, to ma bardzo dużą prędkość. To zauważył. A tu patrzcie, mamy pewne obiekty na niebie, które emitują fale radiowe bardzo duże, o ogromnej mocy. Czyli mamy obiekty, które wydaje się, że są w galaktykach położonych blisko. Czyli jeszcze raz powtórzę. Mamy obiekty, które wydaje się, że są w galaktykach położonych blisko, ale przesunięcie ku czerwieni mówi nam, że są bardzo odległe, że są na końcu wszechświata. Widzicie, do czego to zmierza? I nazywają je ludzie teraz kwazarami. To nie są zwykłe gwiazdy, bo one mają właściwości niepasujące do naszej teorii. No okej. Okay. Także sami stwierdźcie,
o kwazarach na pewno warto poczytać, bo one może się jeszcze trochę bardziej różnią. Ja tu widzę główną różnicę właśnie taką. I teraz nie znalazłem niestety wykresu, takiego, żeby wam pokazać wykresu tego tutaj niewłaściwego, gdzie on był, prawo Hubble'a, o tutaj. Jakbyśmy umieścili na nim kwazary, znalazłem w pewnym filmie. Oto ten wykres. Nie wiem, czy tutaj flash się dobrze nagrywa na YouTubie, ale widzicie, jak wygląda? Czyli kompletnie prawo Hubble'a nie działa. Kompletnie nie działa. Jeżeli dorzucimy do tego wykresu kwazary. Okej, ja mam pytanie. Dlaczego ich nie dorzucać? Dorzućmy, bądźmy uczciwi, sprawdźmy wszędzie. Dlatego uważa się, że kwazary są bardzo daleko i że ogromna moc, to bym powiedział, że to by musiała być taka moc, że naprawdę zjawiska metafizyczne trzeba by użyć, żeby tak wielką moc promieniowania wyjaśnić. Dlatego no bądźmy rozsądni, nie wprowadzajmy jakichś metafizycznych wyjaśnień, a po prostu umieśćmy ten obiekt blisko. Załóżmy, że promieniowanie, przesunięcie w stronę czerwieni może mieć inne źródła. Może warto w tą stronę poszukać. Okej. Okay. Kolejną rzeczą, jaką jest, to jest, no dobra, no powiedzmy, że kwazary są jakieś inne, dobra, one są jakieś kopnięte, wywalmy je, okej. Okay. Albo po prostu kwazary są bardzo daleko. No dobra, w takim razie, co z galaktyką niedawno odkrytą, NGC 7603, tak nosi jej nazwa. I oto ta galaktyka, tak ona wygląda i jest bardzo ciekawa. Otóż tu widzimy bezpośrednie połączenie, które połączenie siłą grawitacji, to są pewne gazy, planety, układy planetarne, które łączą nam właśnie ten taki cypek z tym tutaj większym, tą galaktyką. Czyli one się znajdują przy sobie. Ta galaktyka jest blisko siebie. I co ciekawe, tu obserwujemy przesunięcie na tej dużej tutaj teraz to pokazuję, na tej A, obserwujemy przesunięcie w stronę czerwieni o taki fragment, o 0,29 jakiejś wartości emitującej fali. Czyli ona się powiedzmy oddala z jakąś tam prędkością tu względem tego zeta, by trzeba było to przeliczyć, ale mamy z taki 0,29, a ta B ma 0,057. To jest ciekawe. Czyli ona się oddala od nas dużo szybciej, dwukrotnie szybciej. Czyli jest dwa razy dalej. Wiecie, jakie są tego implikacje? Oznacza to tyle, że przesunięcie w stronę czerwieni nie zawsze jest efektem, ma źródło tylko jako efekt Dopplera. Oznacza to tyle, że to jest niemożliwe, aby ta część galaktyki, ta B, była dwa razy dalej, bo one są połączone ze sobą, żeby była dwa razy dalej od nas niż galaktyka A. To jest niemożliwe. Obserwujemy tutaj pole, że są przy sobie. Ale co jest jeszcze ciekawsze, później odkryto w tej galaktyce dwa ciekawe punkty. Tu jest jeden, tu jest drugi. Kwazary. Są to właśnie kwazary, których współczynnik Z jest po prostu niewyobrażalnie większy. Patrzcie, tej pierwszej jest 0,243, a tej drugiej 0,391. To znaczy, że ta się w ogóle oddala od nas ilokrotnie? Prawie 10-krotnie szybciej. Ten punkt, który jest częścią tej galaktyki, on jest w tej galaktyce, to i mimo to on jest podobno 10 razy dalej niż ten A. To jest ten tutaj. Nie, ten to w ogóle jest 20 razy dalej. Prawie. Ten to jest 20 razy dalej. Widzicie, że no, mamy problem z tą teorią. Tak to mniej więcej wygląda z tym przesunięciem. Są inne interpretacje. Na przykład Creation Wiki, także już teraz nie cytuję z Wikipedii. Zaznaczam, że nie cytuję z Wikipedii. Możecie mieć różne podejście do tego typu źródeł.
W każdym razie, no tutaj czytamy o trochę innym źródle. Otóż na przykład Robert Gentry zasugerował nową interpretację przesunięcia w stronę czerwieli, czyli New Redshift Interpretation, która zakłada po prostu siły grawitacyjne. Zakłada, że wszechświat jest po prostu w jakichś ramach. Bounded Universe. I z uwagi na te ramy i galaktyki nakładające się na siebie obserwujemy. To ja powiem wam, do końca nie rozumiem tej interpretacji. W każdym razie jest ona tam jakoś ma jakiś tam sens. Chyba, nie wiem. W każdym razie, jeżeli tutaj znowu trzeba byłoby coś założyć, żeby wyjaśnić przesunięcie. Widzimy, że musimy wyjaśnić przesunięcie wśród czerwieni inaczej. Inaczej niż zrobił to Hubble. Bo tak się nie zgadza. Tego za bardzo nie zobaczycie w jakiejś, podejrzewam, telewizji, bo no, cóż, no, jakby nagle były jakieś programy, które mówią, że to się nie zgadza, to też byłoby ciężko. Także tak to wygląda, tak wyglądają pewne fakty. Ja tu jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam. Skoro wszechświat się równomiernie rozszerza, nie? To właśnie, zaraz weźmy tutaj, pokażę jakiś wykres, o co mi chodzi. Również Robert Gentry zasugerował taki problem. Skoro wszystko się rozszerza, czyli powiedzmy, mam sobie jakiś foton, załóżmy, że tutaj jest ten foton, i teraz on się również rozszerza, to znaczy jego długość fali się wydłuża, nie? Jeżeli jego długość fali się wydłuża, to jego częstotliwość maleje. Nie? A skoro częstotliwość maleje, a energia to jest hanyu, czyli stała jakaś razy częstotliwość, to gdzie ta energia się ulatnia? O, sorry, tutaj w tym wypadku to. Nie? To jest zastanawiające. W każdym razie, no, dobrze byłoby się nad tym również zastanowić, wprowadzając pewną teorię. Także niektórzy mówią różnie, że no, okej, ona się rozszerza, ten wszechświat, jednak, że galaktyki się od siebie odsuwają, albo coś w tym guście. Ale przecież ta cała teoria zakłada, że to czasoprzestrzeń się rozszerza. No, ale nie będziemy w to wchodzić głębiej. Dlatego. Tak wyglądają dowody. Teraz tak, no ja mogę je zinterpretować, ja mogę pokazać ich bezsens, ale zwróćcie uwagę, że no nie wiem, czy jest sens. To są główne dowody, jakie ma nauka na wielki wybuch. Sami stwierdźcie, czy to się trzyma kupy i tyle. No, w zasadzie no to są proste w miarę rzeczy. Mam nadzieję, że udało mi się je jakoś tak przedstawić niezbyt jako skomplikowaną sprawę. Są proste rzeczy. Są proste rzeczy, które nam przeczą. Takie jak kwazary, czy właśnie ta galaktyka NGC 7603. I sami uznajcie, sami powiedzcie, czy tak się stało, czy może należy szukać innych źródeł. To, co chciałem pokazać wam dzisiaj, to, że to przez wiarę poznajemy, czy świat powstał ze świata zjawisk, czy właśnie został ukształtowany Słowem Bożym. Bo przez wiarę, no to wiecie na pewno, że to przez wiarę uznajemy, że świat powstał przez Słowo Boże. I chciałbym wam pokazać, że to również przez wiarę inni ludzie pokazują, uznają, że świat powstał z wielkiego wybuchu. I nie mam nic przeciwko naukowcom, którzy mówią, to jest pewna teoria, ona nam pasuje. Póki co, szukamy innej. Rozpatrzmy wszystkie dowody, zastanówmy się, czemu te kwazary w ten sposób się zachowują, mają takie promieniowanie. Poszukajmy może innej teorii lepszej, ale jestem zdecydowanie przeciwny takim ludziom, którzy mimo faktów cały czas jakby brną w tej swojej religii na dobrą sprawę, co jest bardzo niezdrowe. Także, dobra. To były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Dzięki za komentarze. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś fajne z konstruktywną krytyką.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.